15 marca przypada wspomnienie świętego Klemensa Hofbauera, patrona Wiednia, Warszawy, piekarzy, kelnerów i archikonfraternii literackiej. W parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Mysłowicach została odprawiona msza święta, na którą przybyło Bractwo Archikonfraternii Literackiej z pocztem sztandarowym. Koncelebrowaną mszę świętą odprawili księża Tomasz Żołna i ksiądz proboszcz Piotr Płonka z parafii pod wezwanie Świętego Krzyża, które wygłosił homilię. W słowach przybliżył postać świętego Klemensa Hofbauera, mówiąc, jak w trudnych czasach żył. Ojciec Klemens Hofbauer urodził się w Tasowicach na Morawach w biednej rodzinie. Jako młody chłopak odkrył swoje powołanie dzięki pomocy proboszcza. Klemens rozpoczął naukę w klasztorze redemptorystów. Po wyświęceniu Klemens wyruszył na Morawy, a po jakimś czasie trafił do Warszawy. Od 1787 do 1808 roku. Tamto rozpoczyna ewangelizację i swoją pracę duszpasterską. Był pierwszym założycielem sierocińca dla chłopców i dziewcząt. Ojciec Klemens miał niesamowity dar kaznodziejski i był niestrudzonym spowiednikiem. W 1795 roku zostaje członkiem archikonfraternii literackiej. W 1808 roku po zdobyciu Pragi, dzielnicy Warszawy, przez Suworowa zostaje usunięty i przenosi się do Wiednia, gdzie 15 marca 1820 roku kończy swój żywot i zostaje pochowany w kościele Maria Amgestarze. 20 maja 1909 roku zostaje ogłoszonym świętym przez papieża Piusa IX.